Kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco i przychodzę do Was z kolekcją moich paletek. Natomiast jest to oczywiście update, ponieważ takowy filmik już jest na moim kanale na pewno. Nie wiem nawet, czy też nie był właśnie z update'em jeszcze. No ale tak, prawdą jest, że parę paletek mi podochodziło, a prosicie o taki filmik. Ostatnio też z przyjemnością obejrzałam takie chyba 3 filmiki w wykonaniu 3 dziewczyn. I powiem Wam, że tak mi się zachciało właśnie zrobić update'a i pokazać Wam, jakie są jeszcze perełki, jakie wynalazłam i z którymi zostanę na 1000%, a których po prostu, szczerze mówiąc, nawet nie do końca Wam polecam. Także jeżeli jesteście ciekawe, co mam do powiedzenia Wam i do pokazania odnośnie tematu paletek, dopowiek, no to oczywiście zostańcie ze mną, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może tutaj od brzegu, tak jak tutaj leżą te paletki, tak Wam będę pokazywać. Pierwsza paletka, o której Wam wspomnę, jest to największa z paletek, jest to Freedom. Ta paletka w formacie i w formie iPada, tak wygląda tył. Mam nadzieję, że Wam się tutaj światełko nie odbija. I jest to po prostu Black Arts Pro Artist Pad. 38 cieni tutaj macie i paletka prezentuje się tak. I jeżeli byście chciały znać moje zdanie, to prawdą jest, że zakup takiej jednej paletki może naprawdę zastąpić Wam wiele innych paletek. Po prostu, także taka jedyna wystarczyłaby Wam w zupełności. No ale tak, tak, zdaję sobie sprawę, ja wiem, ja też to mam. Mam tą samą chorobę, co chyba większość kobiet, że wiem, że wystarczyłaby mi dosłownie nawet i ta właśnie jedna, natomiast... No właśnie, wiecie, co mam na myśli. Ta paletka ma tutaj lustereczko, także super sprawa. Jeżeli chodzi o pigmentację, jak najbardziej będę Wam teraz pokazywać, zrobię Wam takie po 3 jakieś swatche będę Wam robić z każdej z paletek, żebyście mniej więcej miały jakiś tam zarys. Zrobię Wam teraz po prostu swatche. Biorę srebrny, taki brązowy, co jeszcze, może któryś z jasnych, takich matowych. Ta paletka jest matowo połyskująca, taka z satynowym wykończeniem. Kolorków jest naprawdę, jeżeli chodzi o kolorystykę, jest cudowna. Tak wygląda pigmentacja dziewczyny. Ja uważam, że jest naprawdę spoko. Ja już tej paletki test robiłam. Jest on, chyba nawet nie wiem, czy nie ma jakiegoś makijażu, bynajmniej tak mi się wydaje przy jej użyciu. W każdym razie polecam bardzo gorąco. Cena tej paletki to 15 funtów. Także naprawdę super sprawa, bo taka jedna paletka wystarczy Wam w zupełności do wykonywania wszelakiego rodzaju makijaży i dziennych, i wieczorowych, wejściowych, okolicznościowych, jakie byście sobie tylko życzyły. Także to jest moja pierwsza paletka. Odkładam ją sobie tutaj. Dalej kolejna paletka. Widzę, że tutaj mam koło siebie położone jakby nowości. To jest paletka z MUA. Bardzo się cieszę, że ją mam. Nazywa się Pretty Edgy Eyeshadow Palette. Jest tutaj 10 kolorków. Lustereczko jest oczywiście duże. Paletka wygląda tak. Chodzi o swatche tej paletki. Zademonstruję Wam kolorek ten jasny. Ten. Tutaj jest również mieszanka matów i takich satynowych. Nie ma pigmentacja tychże cieni. Również super, polecam bardzo gorąco, zwłaszcza, że cena tej paletki to chyba 10 funtów. O ile się nie mylę, chyba 9,99, o ile dobrze pamiętam. Bardzo, bardzo fajna paletka, polecam ją bardzo gorąco. Także powiem Wam, że ta paletka nadaje się po prostu do śmieci. Także nawet nie będę tutaj jej swatchować. Dobra, lecimy dalej. Kolejną moją paletką jest The Blushed Nudes z Maybelline i jest to ta paletka. Również Wam znana i również Wam ją polecam. Bardzo fajna paletka. Mamy tutaj pacynkę, nie mamy lusterka. Paletka prezentuje się w środku tak. Tak wyglądają te kolorki. Tak wyglądają kolorki w środku. I pokażę Wam, zademonstruję oczywiście jakieś wybrane tutaj cienie. Zacznę może od tego brązu wyśliczny. Cienie są tutaj takie satynowe, bardzo kremowe. Ten fiolecik mi się bardzo podoba. Są takie pudrowe, Wam powiem. A jeden tutaj z cieni jest bardzo przypominający cień, właśnie ten. On bardzo mi przypomina jeden z cieni z Cocoa Blend, tylko tam jest ciemniejszy. Super jest pigmentacja, naprawdę zaraz Wam pokażę jeszcze tutaj. O, zobaczcie, tak wyglądają te cienie.
Ja uważam, że są przecudne. Paletka jest bardzo godna polecenia. Cena tej paletki to chyba 9,99, tak mi się wydaje. I jeszcze była w wersji nude, także nie taka w wersji blushed, tylko właśnie taki totalnie nude, czyli takiej brązowej. Bardzo Wam gorąco polecam. Dobra, kolejna paletka to właśnie będzie ta. Ona sobie tutaj sama leży i jest to oczywiście The Balm Nude Tude. Jest to moja kolejna paletka. Miałam również z AliExpress podróbki tych paletek. Natomiast tutaj tylko i wyłącznie mam jedną w oryginale. Tak wyglądają te cienie. Również bardzo fajna paletka. Tu z drugiej strony mamy szerokie lusterko. Długie chciałam powiedzieć. Dobra, i pokażę Wam oczywiście pigmentację. Dwa, może ten brązik, może ten taki tutaj bordo-fiolet i ten tutaj taki satynowy. O! Jak widzicie, możecie zaobserwować, że większość tych paletek ma po prostu no, tą samą bazę kolorystyczną. Także paletka Nude Tude z The Balm. Cena tej paletki to coś koło chyba, coś powyżej 20 funtów, ale teraz zabijcie mnie, nie pamiętam. Dalej lecimy jeszcze z kolejną, która jest pojedynczą. Too Faced Chocolate Bar. Jest to oczywiście słynna, rozsławiona Chocolate Bar. Pachnąca czekoladą jak najbardziej. Tutaj mamy lusterko i cienie prezentują się tak. I ja myślę, że tą paletkę również dopasujemy do naprawdę niejednej tęczówki oka. Cienie są tutaj matowe, połyskujące, satynowe i zaraz Wam zademonstruję. Tak wygląda pigmentacja tych cieni, również jest naprawdę bardzo dobra. Czekajcie, już Wam zademonstruję i ten. Taki przydymiony. Mam nadzieję, że to dobrze widać, że kolorki tutaj nie są przekłamane. Bardzo fajna pigmentacja, bardzo fajna paletka. I powiem Wam, że nie jest nie do zastąpienia. Także ta paletka nie jest do niezastąpienia i za chwilę Wam powiem, jak dojdę na końcu do tej paletki, to Wam powiem dlaczego. Do 30 funtów albo ponad 30, bo wiem, że z Naked są po 38, więc nie wiem, czy to nie było coś podobnego. 30 chyba 9 nawet funtów. Więc Too Faced, to zostawimy sobie jako wisienkę na torcie. Dobra, lecimy dalej. Kolejna moja paletka to oczywiście Revolution. Jest to paletka Fortune Favors the Brave. Jest tutaj 30 cieni. Paletka prezentuje się tak. Jest ona Wam na pewno już dobrze znana. I już zademonstruję kolorki. Ogromne, ogromniaste lustro. Tutaj są na karteczce, na folii wypisane oczywiście kolory. Nie wiem, jak mam Wam je zakryć, po prostu postaram się tak to zrobić. Pokażę je tu u góry. Tak wyglądają te cienie. Dobra, lecimy teraz ze swatchami. Lecimy po kolei. Również fajna pigmentacja. Bardzo lubię tą paletkę. I tak by wyglądała pigmentacja. Z 2, 1, 2, 3 to są takie jakby cztery cienie, są takie prasowane, takie jakby złączone, czyli takie przypalone. Dobra, i teraz Wam pokazuję tutaj jeszcze, o, tak Wam zademonstruję, jak wyglądają te cienie. Mam nadzieję, że cokolwiek widać. Również godna polecenia paletka, jeżeli chodzi o cenę, to też chyba 10 funtów, także no jak za tyle cieni, to Wam powiem, naprawdę bardzo, bardzo się opłaca. Bardzo Wam gorąco polecam paletka z Revolution, Makeup Revolution. Lecimy dalej, może przejdźmy znowu do mniejszych. Tutaj mam paletki ze Slika, mam ich tyle. Dwie są też do twarzy, więc one są tutaj połączone. I teraz jaka jest historia z moimi paletkami ze Slika, już Wam powiem. Jedna ze starszych paletek jest to Slick. Jest to paletka Storm 578, użyta przeze mnie parokrotnie, już jest w opłakanym stanie, ona mi się po prostu połamała, dziewczynę, tak, przepraszam, ona mi się po prostu najzwyczajniej połamała, nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, ale jest złamana, ja myślę, że to widzicie, tak prezentują się cienie i podczas gdy mi ona upadła, ten cień się cały skruszył, natomiast reszta, jak widzicie, jak się przetrze, to wszystko jest okej. No, także parę razy była użyta, ale tak jak mówię, wszystko się pokruszyło, bo się złamała. I ta paletka powędruje na pewno w czyjeś łapki. Kolejna paletka jest to Snapshots 732. I już Wam pokazuję, jak wyglądają w niej cienie. Oczywiście standardowo te same lusterko, pacynka i cienie prezentują się tak. Bardzo fajna gama kolorystyczna, natomiast nie dla mnie, ale mam kogoś, komu te cienie posłużą,
Mamy tutaj przepiękną miętę. Ktoś, kto mnie ogląda, na pewno się domyśla, o kim mowa, jeżeli mówię o mięcie. Zapomniałam w tamtej paletce zrobić swatch, dobrze zrobię to w tej, bo naprawdę te paletki mało się od siebie różnią. Ta pigmentacja jest naprawdę bardzo fajna. Jeszcze tutaj nie wzięłam, dobra, niech będzie róż. Bardzo, bardzo fajne cienie. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jeszcze Wam zrobię tutaj na dłoni. Miętowy, zielony i fiolecik. Bardzo fajna paletka dla kogoś, kto lubi się bawić w makijaże. Kto lubi po prostu zabawę z cieniami, jak ja to mówię. Trzecią paletkę ze Slika to są Special 658, w której cienie wyglądają następująco. Oczywiście mamy tutaj folikę z wypisanymi kolorami. Tę paletkę parę razy używałam, natomiast wiem, że używać już nie będę i ta paletka również wędruje w czyjeś łapki. Tak wyglądają cienie, dość długo się utrzymują, nie osypują się, jeżeli chodzi o nałożenie już na oczy. O, może ten tutaj taki ciemny też pokażę. Tak by wyglądała, mam na małym, nie mam na małym, czekajcie. Tak by wyglądała pigmentacja tej paletki. I oczywiście robię Wam malutkie takie tutaj swatche na dłoni. O, i tak wygląda ta paletka. Nie wiem, czy to widać. Chyba widać, co? Mam nadzieję, że widać. Jeżeli chodzi o cenę tych paletek, to coś około 10 funtów. Czego? Także tak jak mówię, ta paletka również wędruje w czyjeś łapki. Po prostu się z kimś podzielę, bo naprawdę mam za dużo paletek i wiem, że nie będę ich używać, a wiem, komu one posłużą. Także to jest moja trzecia paletka ze Slika. Lecimy dalej. Kolejna paletka ze Slika wygląda tak. Nawet jeszcze z opakowania nie wyjęłam. Ultra Matisse V1 Brights Palette. Eye Divine. No i to wszystko. I jest tutaj chyba 12 cieni, o ile się nie mylę. Paletka, już Wam pokazuję, jak wygląda. Pozwólcie, że otworzę paletkę. Jeszcze jest nienaruszona, jest folika z opisanymi kolorami, a kolory są następujące. Uważam, że są również piękne. Mamy tutaj również miętkę. Także ta paletka niestety mi nie posłuży i na pewno również wędruje do kogoś. Także tak by to wyglądało. Nie będę tutaj już swatchować, ponieważ tak jak powiedziałam, ja jeszcze jej nawet nie tknęłam i tknąć nie chcę. Chciałabym, żeby w takiej postaci właśnie nienaruszonej wylądowała w czyichś łapkach. To są cztery paletki, które po prostu chowam na bok, których już nie będę miała w swojej kolekcji. Także minus te paletki. Kolejna paletka, jaka również do kogoś powędruje, ale już nie do tej samej osoby, ponieważ ta osoba tą paletkę ode mnie już dostała. Także tym razem powędruje ona po prostu do kogoś innego. Również fajne kolorki, folia z napisanymi kolorami, z opisanymi kolorami. Paletka wygląda tak. Przepiękne letnie kolorki. Ok, także chowam, nie będę tutaj też smyrać i robić swatchy. Tą paletkę już Wam pokazywałam i była to chyba nawet limitowanka, o ile się nie mylę. Tak, Limited Edition Collection. Tak. Ok, i tutaj są jeszcze dwie paletki. Jedna to jest Highlighting Palette, czyli paletka rozświetlająca z rozświetlaczami, a tutaj Eye and Cheek Palette, czyli coś do policzków i oczu. A tutaj rozświetlacz, czyli do twarzy. Pokażę Wam tą paletkę z rozświetlaczami. Paletka z rozświetlaczami wygląda z zewnątrz tak. Bardzo mi się podobają opakowania tych paletek. Karteczka, folia z opisanymi kolorami. Tym razem już jej nie wygnę. Pędzelek tutaj jest dołączony w środku. I tak wyglądają te tutaj rozświetlacze. Teraz używałam ich jako cieni. Tutaj mamy taki kremowy rozświetlacz. Tutaj pudrowy, taki satynowy. Znowu satynowe i znowu, czyli trzy takie satynowe, perłowe i jeden jest w kremie. Wyglądają one tak. Tak wyglądają te rozświetlacze. O, tak wyglądały te rozświetlacze. Mam nadzieję, że dobrze widać. O, ten tutaj bardzo ładnie się mieni i on właśnie był przeze mnie używany raz po prostu jako cień. I jako rozświetlacze raczej bym tutaj ich nie używała, bardziej jako cienie. Także to jest kolejna moja paletka ze Slika. Ostatnią paletką ze Slika jest paletka Eye and Cheek Palette. Wygląda ona tak. Również jeszcze mam w opakowaniu 0,28 kolorek. See You at Midnight, tak się nazywa. Już Wam powiem, dlaczego ją kupiłam. Kupywałam ją, tak, ona jeszcze była nieużywana, zobaczcie. Tadam. Tak, tak wygląda.
I powiem Wam, dlaczego ją kupowałam. Kupowałam ją dokładnie dla tego cienia. Tak wygląda ten cień. Bardzo mi się ten cień podoba. Zrobię Wam swatcha tutaj tego granatu oraz tego brązu. Tak wyglądają te cienie. Ja uważam, że są również śliczne. Tak to wygląda. Także również fajna paletka. Tutaj dołączona jest właśnie również pacynka oraz pędzelek. Tak jak tutaj jest nazwa w paletce, jest to rzekomo paletka do policzków. Nie wiem, co ma być tu użyte do policzków. Tu róża nie ma ani rozświetlacza, ani bronzera. Powiem Wam szczerze, więc tego zamysłu tej paletki nie kumam, ale fajna paletka po prostu do oczu. Ja raczej bym tutaj się skupiała na używaniu pojedynczo tych cieni, nie blendowaniu ich. Także paletki z Naked i już Wam pokażę. Kolekcja moja z Naked wygląda tak, już nie mam ich tak wiele. Częścią się podzieliłam z Wami. No i lecimy. Mój ulubieniec Naked Basic, basicowa paletka z Urban Decay. To jest taka wersja, którą kupowałam, pamiętam, raz w samolocie. Dałam za nią 21 funtów i to jest naprawdę bardzo fajna, uniwersalna paletka do po prostu wykonania dziennego i wieczorowego również make-upu. Bardzo ją gorąco polecam. Kolejna paletka to jest właśnie jedyneczka Naked Urban Decay. Ta taka w tym takim pluszowym opakowaniu. Kolorki w niej prezentują się następująco. Jeżeli chodzi oczywiście o swatche, bardzo proszę. Kto woli, dla każdego coś dobrego. Tak wygląda pigmentacja. I już Wam demonstruję na dłoni. Bardzo fajne. Tutaj akurat o jakości chyba mówić nie muszę. Bardzo, bardzo fajne paletki. Generalnie każda chyba z Urban Decay naprawdę no, cieszy się dobrym zdaniem. Cieszy się dobrym zdaniem. Kolejną jest Naked dwójka, w której tu już jest takie opakowanie plastikowe, dość stabilne. Oczywiście wszędzie jest lusterko po całej długości i cienie prezentują się tak. Mam nadzieję, że również dobrze widać. No i lecimy oczywiście swatche. Pokażę tutaj pierwsze trzy z brzegu. Bardzo ładne te kolory. Ten i może tutaj z przodu, a z przodu mamy, widzę tutaj takie jasne, są matowe, są perłowe, tak wyglądają te kolorki i oczywiście pokażę Wam na dłoni. Ja naprawdę super, 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 bardzo fajna paletka, bardzo Wam gorąco polecam, również do wykonania dziennego, jak i wieczorowego luku oka. Dobra, zamykamy. Tak wygląda dwójeczka. Lecimy dalej. Kolejną paletką z Urban Decay, jaką miałam, to była trójka i miałam jeszcze z Urban Decay, miałam jeszcze Naked on the Run, coś takiego. Tutaj mam Naked, oczywiście Smoky. Już Wam pokazuję. Fajne opakowanie, takie troszeczkę inne, również plastikowe. Oczywiście lusterko i cienie wyglądają tak. I oczywiście przystąpimy również do swatchy. Tak wyglądają te cienie. I również robimy swatch na dłoni. I tak wygląda tutaj ta paletka. Za 38 funtów. I ostatnia, nie, przedostatnia moja paletka, już chciałam powiedzieć ostatnia. Przedostatnia paletka z Urban Decay jest to paletka Beauty with an Edge. Tutaj mamy lusterko, nie będę Wam świecić i cienie wyglądają następująco. Nawet zobaczcie, tutaj jeszcze mam folię na lusterku, także nawet jeszcze nie ściągnęłam. Paletka była już przeze mnie użyta chyba z raz. Również fajna paletka, fajna opcja kolorystyczna, już Wam pokazuję. Tutaj nie mamy cieni matowych, tutaj mamy same takie świecące, same takie satynowe, z satynowym po prostu wykończeniem. Tak wyglądają kolorki. Mam nadzieję, że widzicie. Bardzo mi się podoba ten fiolecik. No i oczywiście pokażę Wam, jak to wygląda na dłoni. Ten ostatni bardzo mi się podoba i to był, nie wiem, który to był, chyba ten, tak, taki najjaśniejszy. Sin się nazywa, bardzo mi się on podoba. I tak wyglądają te cienie. Mam nadzieję. Również chyba koszt tej paletki to właśnie coś koło 30 funtów. Tak mi się bynajmniej wydaje. 29-30, jakoś tak. Polecam bardzo gorąco w takim materiałowym troszeczkę jego opakowaniu. To nie jest plastikowe. I ostatnia paletka to jest Urban Decay Electric. Już oczywiście szata graficzna może Wam zdradzić, co jest w środku. Paletka wygląda tak. Widzę, że odbija Wam się światło.
za to przepraszam. Mamy tutaj oczywiście lusterko, na lusterku nadruk Urban Decay, o tutaj w rogu i cienie. Jest tutaj pędzelek, fajny pędzelek, podoba mi się, ma takie fioletowe zakończenia. I tutaj jest taki języczkowy i języczkowy wąski, mały, krótki i taki troszeczkę szerszy. I cienie prezentują się tak. Czyli taka naprawdę mega szalona paletka, czyli również dla odważnych. Pigmentacja tych cieni jest po prostu, dziewczyny, to jest kolos. Dla mnie to jest kolos, jeżeli chodzi o pigmentację tych cieni, poczekajcie. I pokazuję Wam pigmentację tych cieni. No cienie są cudowne. Ten fiolet, niebieski, czerwień, naprawdę można coś fajnego o tym wyczarować na oku. Dla kogoś, kto po prostu kocha się malować, kocha malować innych, lubi bawić się cieniami, to naprawdę ta paletka jest super. I właśnie tańszym jakby odpowiednikiem tej paletki, taką alternatywą dla tej paletki jest właśnie paletka ze Slika, którą Wam pokazywałam wcześniej. I tam były właśnie dokładnie takie kolorki. Takie wesołe. Pokażę Wam te dwa niebieskie, bo są po prostu czederskie. Zobaczcie, co to za kolory. Cudowne są te kolory. Te dwa niebieskie podobają mi się bardzo. Electric ostatnia, jeżeli chodzi o Urban Decay. I cena tej paletki to też chyba 38-39 funtów. To by były wszystkie moje paletki, jeżeli chodzi o Urban Decay. I ostatnie moje paletki, już tak, już będzie koniec. To są trzy paletki, oczywiście z Zoewy. Pierwsza, jaką zakupiłam, była to oczywiście Cocoa Blend. Słynna Cocoa Blend, nie mamy tutaj lusterka, mamy za to tutaj takie przepiękne cienie. Pigmentacja ich jest powalająca. Ten czekoladowy, tutaj mamy cienie oczywiście właśnie satynowe i matowe. I jeszcze jeden, może ten. Tak by wyglądały te cienie. Ten, bardzo mi się podoba ten cień, ten o tutaj drugi. Cudowny jest. I to jest cień, który nazywa się Warm Notes, jest przepiękny. Widzicie, pięknie się mienią. No cudowne, po prostu cudowne. Także jak dla mnie to właśnie do czego chciałam zmierzać, to jest to, że na dzień dzisiejszy nie chciałabym tylu paletek, na przykład z Urban Decay, wystarczyłaby mi w zupełności, naprawdę w zupełności jedna z paletek. Wystarczyłaby mi albo jedynka, albo ta basicowa. Tu w zupełności by mi wystarczyło. Myślę, że nawet ta jedynka po prostu. Tutaj mam jakby wszystkie fajne do wykonywania dziennego makijażu. A tutaj co mi się bardzo podoba, to to, że wszystkie cienie są po prostu matowe. Więc to jest dla mnie plus. Także jak ktoś nie lubi kompletnie satynowych, perłowych, no to ta paletka w zupełności by wystarczyła. I tak jak mówię, Zoewy po prostu posiadanie na przykład tej paletki i drugiej, o której Wam powiem, o Taupie. Taupa, będziecie miały na kanale makijaż tą paletką. Ja mam właśnie w tym momencie ją na oczach. Nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie. Bardzo fajna pigmentacja, zakochana jestem w tej paletce, po prostu bez pamięci. Są tutaj cienie matowe, jak i satynowe, takie perłowe. I już Wam pokazuję, jak wyglądają te cienie. I robimy swatche na dłoni. Dziewczyny, ta paletka jest cudowna. A tutaj nie będzie Wam, zrobię ten, o. Tutaj jest ten taki z brokatem, a tutaj są pozostałe. No, po prostu cienie mnie powalają. Ja uważam, że te paletki dwie w zupełności by mi wystarczyły. Zobaczcie. Tak by wyglądały. No jakby była taka jedna, to w ogóle byłoby super. Przepiękne, przepiękne kolory, także polecam bardzo, bardzo gorąco. Jakość tych paletek jest powalająca. Naprawdę warte są i godne swojej ceny. Ja za tą płaciłam 18, za tą chyba 21 albo 19, nie pamiętam. Tak wygląda i trzecia paletka, już ostatnia w ogóle i ostatnia z Zoewy. Paletka Love is a Story. Bardzo ładne opakowanie i tutaj mamy takie cienie. To również dla kogoś, kto lubi się bawić, po prostu malując. Pokażę Wam ten niebieski, czyli dwa odcienie niebieskiego, jasny, ciemny, róż, fiolet i brązik. I zrobię Wam tutaj swatcha. Osypuje się mi tutaj ten jeden cień, także no musicie uważać, bo jednak w tej paletce niektóre kolorki z tych takich ciemniejszych się po prostu osypują, ale tak wygląda pigmentacja. Także ocencie same. No ja uważam, że jest przepiękna. Tak by się prezentowały moje wszystkie paletki. Jest to moja cała kolekcja. Nie wiem, czy to Wam pokazywałam. Chyba tak, z Technika Electric. Nie wiem, czy ją pokazywałam. Dobra, to pokażę jeszcze raz, bo nie pamiętam. Tak wyglądają kolorki.
Nie pamiętam, czy wam ją pokazywałam, wiecie co? Wydziabana jest dość, także też nie wiem, co jeszcze z nią pocznę, czy będę jej używać. Raczej chyba nie, bo mówię, no ja jednak w takich kolorkach niezbyt dobrze wyglądam, no i nie najlepiej się czuję. Electric tak, czyli identycznie jak to z Naked, też Electric i w identycznych kolorach, czyli ja chyba właśnie do tej wam porównywałam, tak mi się wydaje. Chociaż chyba jedna ze Sleeka też taka była. Tak. Te trzy są do siebie zbliżone, czyli Electric Urban Decay, iDivine Ultra Matters Bright Palette i ta właśnie z Technika. To są jakby takie tańszy zamiennik tego, natomiast to jest tańszy zamiennik Electric z Urban Decay. Tak by wyglądały wszystkie moje paletki. Mam nadzieję, że podobał wam się filmik. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę. Oczywiście bardzo proszę subskrybujcie mój kanał, jeżeli macie na to tylko ochotę. Jeżeli wam się moje filmy podobają, no to oczywiście zostańcie ze mną. Będzie mi bardzo miło. I znać oczywiście w komentarzach pod filmikiem, co sądzicie, które z paletek macie, które byście uważały, że są na plus, a które są na minus. A może macie jeszcze jakieś inne paletki, godne polecenia? Wiem, że nie powinnam tego mówić, ale niech stracę, także możecie się ze mną również podzielić. Nie miałam jeszcze nigdy paletek z... Zaraz wam powiem z czego? Z Bare Minerals, nie miałam ze Smashboxa, ale widziałam i nie miałam z NYXa. No i oczywiście z jakichś takich górnopółkowych również. Także jeżeli macie jakieś fajne paletki, jeszcze godne polecenia, to bardzo proszę piszcie w komentarzach pod filmikiem. Ja z wami się będę żegnać. Mam nadzieję, że ten filmik wam się naprawdę podobał. Które z tych paletek wam przykuły waszą uwagę, a które wręcz przeciwnie. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się cieplutko. Przesyłam wam 100 buziaków. Trzymajcie się ciepło. Bye!